Odpalando. Teraz. O kurde, ale za dyma, ale za dyma. What the fuck? Dobrze. Jezus Maria, ale się zesrałem, nie? Myślałem, że ja tutaj zaraz zginę. O mój Boże. Ocie. Ocie bym trzasnął zaraz. Dobra, idziemy stąd. Nie, w dupie z tymi mojosami. Ja chcę kurde mieć... Ja chcę tutaj mieć kurde dodatkowe życie. Okej. Świetnie. Dobrze, 38 życie. 39 życie, kurde, dwa życia za jeden mojo destruktor. Świetnie. Znaczy pewnie było za mojo destruktor oraz za punkty mojo, które zebrałem. Więc to oczywiście jak najbardziej zaliczam sobie. Ej, weźmy tutaj, pociśnijmy ich ze spin ataku. A nie, nie mogę. Nie mogę ich pocisnąć ze spin ataku. Kurde, bo zapomniałem, że tutaj od razu się włącza ten. Deska, na której jeździmy. A w zasadzie to aku aku. To było oszukać przeznaczenie, bez kitu. Ale lecimy. Oh shit. To się źle zaraz skończy. To stench jest, Jezus Maria, to easy, man. Stench nie jest jakoś super... super trudnym przeciwnikiem. Bez kitu. Dobra, może nie jest super trudny, ale jeżeli się nie ogarnia jakby kontroli nim, no to może to się źle skończyć. No kurde, nie mogę się nigdzie ustawić, bo zaraz mnie atakują. No dawaj, 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 dawaj. Nie po to się kręcę. Dobra. Dawaj jeszcze raz. Kurde, naprawdę! Abym mógł fajny combo tutaj na nim narobić. Dobra, Wood Bunnies. Lecimy z koksem. Dobra, jest combo king. Na razie idzie dobrze. Na razie same combo kingi wbijamy w dzisiejszych epizodach, tak więc jest dobrze. No nie gadaj, naprawdę! Jezu, jeszcze tych tutaj brakowało. Świetnie, no po prostu świetnie. Dobra, zginąłem już, niestety. Nie, to nie było żadne desync audio, po prostu teraz to powiedziałem, że zginąłem. Nawet nie pozwoliliście mi się wyleczyć, frajerzy. Dobra. Tak, już przypomniałem sobie, jakiej sekcji nie lubiłem w tym poziomie, czyli między innymi tej sekcji. Zsie bardzo mocno. Fajne jest to, że chociaż oni się przez buty Crasha nie mogą obronić, więc to jest chociaż jakiś plus. Takie są konsekwencje, moi drodzy, grania na hardzie. Ale nie żałuję swojej decyzji, przynajmniej jest jakiś challenge. A gdybym grał na easy, to byłby zerowy challenge, bo nie ukrywajmy, ale ta gra na easy jest super uber easy.
patrzcie na to, co tu się odpierdziela. Patrzcie na to, Jezus Maria, co tu się odwaliło teraz. O Jezu, ale combo King teraz wleci, nie? W końcu się udało, nawet nie wiecie ile ja tutaj się męczę, nie? Dosłownie będzie z jakieś kurde 20 minut, jak nie więcej. Nie no, w sumie dobra, trochę kłamałem, no z 15 minut tutaj siedzę, nie? I tak... Tak jak już zresztą wspominałem, jest to miejsce, gdzie ja z moim znajomym mieliśmy totalnego rage quita na hardzie. I nawet nie żartuję. 55, dobra. Ohohoho! Ale kurde, wykończeni oni zostali. Dobra, czyli minionki się tutaj już nie pojawią. Czyli możemy iść dalej. O, i Mojorum. Fajnie. Wow, 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 wow! Dobrze, że im uciekłem, nie? To by się naprawdę źle skończyło, gdybym tam został. W sumie to powiem wam, że ten kolor Scorpio Lily też mi się podoba. Tak szczerze. I zróbmy teraz przysiadkę. Dokładnie tak. Dokładnie. A nie, jednak nie. Okej. Nie przemyślałem tego. I to by było na tyle? What? Tak łatwy Mojorum? Okej. Nie ma tutaj Mojo Destruktora? Trochę powiem wam szczerze, nie podoba mi się położenie tego Mojorumu, jeżeli mam być szczery. Wolę jednak te standardowe pomieszczonko, gdzie mamy po prostu kamerę na wprost, a nie tak z boku dziwnie. Ale nie ja tutaj mam wybierać. Aha, no i jak widzicie, za minionki nie dostajemy żadnego, powiedzmy tutaj, Minion Mastera. Dlatego, że minionki z Mojorumu to... inna kategoria niż to, co byśmy widzieli w normalnym poziomie. No i przy okazji się trochę wyleczymy, mimo że i tak mamy pełne zdrowie, więc nie ma sensu się leczyć. Zakładam, że oni tutaj po drodze będą. No bo nie widzę innego sensu, gdzie mogłyby być te minionki. Bo nam brakuje ich teraz bodajże 5 już do skończenia całego epizodu na, powiedzmy, 100%. 57. 58. 59. 60. 61. What? Nie zabiłem tamtego? Dobra, teraz mamy 61. Aha, dobra, to już będzie koniec epizodu. No, to będzie koniec epizodu. Ej! What? Gdzie ja czterech pominąłem?
Swoją drogą muzyka się zgliczowała, nie? To był tak gównianie zrobiony epizod, że nawet muzyka się nie włączyła, nie? Tylko leci muzyka z poziomu. Nie, lubię tą grę. Uwielbiam tę grę nawet za takie glitche, nie? No cóż, no niestety nie pykło tak jak chcieliśmy. Ale hej, mamy jeszcze dwa epizody do końca tej sesji do zrobienia. No i przy okazji nam ładnie poszło z 14, który szczerze powiedziawszy względem tych tutaj to jest jednym z gorszych, jak nie najgorszych. No i z 15, który w zasadzie jest też troszeczkę taki ciężkawy, więc najważniejsze, że te dwa najgorsze mamy zrobione, więc ile mamy już tych? 81. No to tak jak mówiłem, skończymy sesję i będziemy mieli gdzieś 86 albo 90 ileś procent. I co za debil kurde trąbi tam na dworze. Dobra, bez zbędnego przedłużenia, let's do it! 17 epizod. Episode 17. Adult Education. Okej. Tutaj swoją drogą taka mała ciekawostka odnośnie tego epizodu jest taka, że ten epizod w zasadzie... Tutaj możemy łatwo combo Kinga zrobić. I pewnie się zastanawiacie, jak zrobić tego combo Kinga. Otóż zaprezentuję wam w momencie, kiedy zmierzymy się z nowym tytanem, ponieważ od tego epizodu pojawia się też i nowy tytan. Taka... ciekawostka. Tu mamy już na samym starcie Spybota. Okej, jest to nowy tytan, który nazywa się Electric. Dosłownie, Electric. I teraz tak, jeżeli wykonamy R1 plus kwadrat, to będziemy mogli użyć specjalnego ataku oraz R1 i X, to też jest specjalny atak. I w zasadzie, nie wiem, mogę się chyba tam cofnąć? Tak, mogę się cofnąć, to tam zrobimy sobie bardzo łatwe combo. Bo tak, na Wikipedii chyba też była ciekawostka z tym, aczkolwiek ja nauczyłem się tej ciekawostki poprzez Let's Play Paploka, który oglądałem i mogę wam to wszystko ładnie zaprezentować, tylko kamery nie mogę odwrócić, szkoda. Dobra, tutaj jednak nie wrócimy, więc bez sensu się wracam. Niech tutaj platforma przyjedzie. Swą drogą, wiecie co, zrobię małe ZW, zobaczę jedną rzecz. Dobra, jestem z powrotem. Przeczytam wam w zasadzie jedną ciekawostkę z epizodu 15 i w trakcie poziomu porozmawiamy sobie o ciekawostce z 17 poziomu, ponieważ epizod 14 nie miał ciekawostki, tak samo jak epizod 16. Tak więc zamieniajmy się wszyscy w słuch. Więc ciekawostka z epizodu 15 brzmi następująco. Nazwa tego epizodu to gra słów z książki Amityville Horror autorstwa Jaya Ansona. No i tutaj jedną ciekawostkę wam przeczytam z 17 epizodu, mianowicie tytuł odcinka jest odniesieniem się do praktyki edukacja dorosłych, w której dorośli angażują się w systematyczne i trwane działania samokształcące. I też to może się oczywiście odnosić do piosenki Hall i Oates o tej samej nazwie oczywiście, czyli Adult Edumacation. To chciałem w zasadzie powiedzieć. Adult Edumacation. Musiałem się, że tak powiem, poprawić, bo wiecie, chcę, żeby ten let's play wyszedł jak najlepiej. Nie żebym tutaj się chciał, nie wiem, czepiać czy coś. No i mamy tutaj po raz kolejny Elektryka.
Jeżeli chodzi o ten epizod, to początek epizodu jest jak najbardziej cool, ale oczywiście końcówka epizodu, czyli innymi słowy walka z bossem, jest najbardziej przesrana. I lol, to będzie w sumie pierwsza cutscenka w tej sesji, którą będę musiał tłumaczyć. Już tych cutscenek coraz mniej będzie, moi drodzy. Coraz mniej. Trochę smutne. No ale niestety prawdziwe. I tak, żeby polecieć w następną stronę, to musimy niszczyć właśnie te oto generatory z tym kołem zębatym. Bo inaczej platforma się nie ruszy. Co oczywiście spowoduje, że będziemy stali se w miejscu i zastanawiali się, jakimi głąbami jesteśmy, że nie ruszyliśmy się dalej. Oczywiście wspominać nie muszę, że soundtrack w tym poziomie jest jak najbardziej cool. Jest bardzo dobry. O, po raz kolejny Voodoo Bunnies. Swoją drogą to jest ostatni ich debiut w tym epizodzie, bo od nowego epizodu, czyli od epizodu 18, mamy zupełnie nowy typ minionów. Taka mała ciekawostka. I tam swoją drogą Modorum mamy. A teraz zrobimy coś, co spowoduje, że łatwo wbijemy combo Kinga. A mianowicie będziemy atakować Szelefanta. I będziemy robili tak to, w nieskończoność. Tak więc być może to przyspieszę wam teraz, żeby nie było. Combo 60, a my dalej wbijamy. Dobra, wbijemy tam 120 i będzie tyle. Tak jak wiecie, tyle samo procent ma się przecież w Spyro 1, no nie? 120%. I dobra, tyle.